Carl Jung, praktykujący psycholog i wnikliwy obserwator świata zachodniego, zauważył, że wielu ludzi w jego czasach cierpiało na wyniszczające poczucie nieistotności, nieadekwatności i beznadziejności. W kilku rozdziałach z 10 tomów swoich dzieł zebranych Jung badał to zagadnienie i doszedł do wniosku, że takie uczucia są spowodowane czymś, co nazwał problemem duchowym. Ten problem duchowy nadal stanowi problem dla wielu ludzi we współczesnym świecie, a jego powszechne istnienie stanowi wszelkie zagrożenie dla wolności i dobrobytu społeczeństw zachodnich. Nie tylko bowiem cierpią na nim osoby nim dotknięte, ale w miarę jak coraz więcej osób pada jego ofiarą, słabnie stabilność społeczeństwa i wzrasta potencjał niepokojów politycznych i społecznych. Jung obserwował na własne oczy społeczne konsekwencje tego problemu w postaci dwóch wojen światowych i powstania licznych państw totalitarnych. Był tak przerażony tymi wydarzeniami, że starał się jak najlepiej przekazać swoje spostrzeżenia innym w nadziei, że w przyszłości uda mu się zapobiec podobnym wydarzeniom. Jung zauważył, że pojawienie się tego problemu duchowego zbiegło się w czasie z malejącym wpływem, jaki tradycyjne religie, a przede wszystkim chrześcijaństwo, wywierały na społeczeństwa Zachodu w ciągu ostatnich kilku stuleci. Odrzucenie tych religii miało wiele skutków, ale ten, który Jung uważał za najbardziej naglący, to fakt, że zmusiło niezliczone rzesze ludzi do stawienia czoła egzystencjalnym dylematom ludzkiego życia, bez pomocnej otoczki religijnego dogmatu. Jakże zupełnie inaczej wyglądał świat dla człowieka średniowiecza. Dla niego ziemia była wiecznie nieruchoma i spoczywała w centrum wszechświata. Wszyscy ludzie byli dziećmi bożymi pod miłującą opieką Najwyższego, który przygotował ich do wiecznego błogosławieństwa. Wszyscy dokładnie wiedzieli, co powinni robić i jak się zachowywać, aby ze świata zepsutego przejść do niepodzielnej i radosnej egzystencji. Takie życie nie wydaje się nam już realne, nawet w naszych snach. Oprócz wzrostu sekularyzmu, Jung sugerował, że rozwój nowoczesnego społeczeństwa masowego również odegrał znaczącą rolę w pojawieniu się problemu duchowego. Nowoczesne społeczeństwo powstało w czasie rewolucji przemysłowej, kiedy to duża część populacji została przeniesiona z małych miast do dużych miast w poszukiwaniu pracy i możliwości, co zapoczątkowało narodziny społeczeństwa masowego. Rozwój społeczeństwa masowego przyniósł wprawdzie korzyści dzięki intensyfikacji podziału pracy, ale przyniósł też niebezpieczne problemy. Ta nowa forma istnienia wytworzyła jednostkę niestabilną, niepewną i podatną na sugestie. Niepewność jednostki w społeczeństwie masowym jest po części funkcją samej ilości ludzi, którzy ją otaczają. Im większy tłum, tym bardziej jednostka czuje się zniweczona. Jednak według Junga niepewność ta została również wywołana przez wzrost racjonalnego i naukowego sposobu myślenia, który towarzyszył rewolucji przemysłowej i czasem objął coraz więcej zakątków społeczeństwa. W XIX, a jeszcze bardziej w XX wieku, planiści społeczni, politycy i przywódcy różnych gałęzi przemysłu, zahipnotyzowani owocami, jakie przynosiły badania naukowe w dziedzinie przemysłu i medycyny, uwierzyli, że metody naukowe można wykorzystać do przebudowy społeczeństwa. Rezultatem tego ruchu było umasowienie społeczeństwa, to znaczy wzrost uniformizacji i drastyczne zmniejszenie znaczenia jednostki. Aby bowiem wymodelować, a następnie przebudować społeczeństwo w oparciu o zasady naukowe i racjonalne, należy zanegować wyjątkowość jednostki na rzecz średnich statystycznych, a przebudowa społeczeństwa musi zostać przeprowadzona przez grupę elit, czyli technokratów, którzy postrzegają ludzi jako nic innego jak abstrakcje, jednorodne jednostki społeczne, którymi należy zarządzać i manipulować. Niebezpieczne skutki tej próby wykorzystania nauki do przebudowy jednostki i społeczeństwa, skutki, które są aktualne do dziś, zostały opisane przez Junga w następujący sposób. Pod wpływem założeń naukowych nie tylko psychika, ale i pojedynczy człowiek, a nawet wszystkie pojedyncze wydarzenia
ulegają niwelacji i procesowi rozmywania, który zniekształca obraz rzeczywistości do pojęciowej przeciętności. Nie powinniśmy lekceważyć psychologicznego efektu statystycznego obrazu świata. Usuwa on jednostkę na rzecz anonimowych jednostek, które spiętrzają się w masowe formacje. Jako jednostka społeczna człowiek traci swoją indywidualność i staje się jedynie abstrakcyjną liczbą w biurze statystycznym. Może jedynie odgrywać rolę wymiennej jednostki o nieskończenie małym znaczeniu. Niepewność egzystencjalna spowodowana upadkiem religii i zmniejszeniem znaczenia jednostki w społeczeństwie masowym doprowadził do sytuacji, w której większość ludzi postrzega siebie jako istoty nieistotne i bezsilne. Taki sposób myślenia może być bardzo szkodliwy, ponieważ, jak odkrył Jung, kiedy świadoma postawa jednostki jest wadliwa w sposób, który jest szkodliwy dla zdrowia psychicznego, samoregulujący mechanizm psychiki wytworzy nieświadomą kompensację, próbując skorygować wadliwą postawę świadomą i przywrócić psychikę do względnej równowagi. Osobom cierpiącym na problemy duchowe z powodu poczucia nieistotności brakuje odpowiedniego poziomu poczucia własnej skuteczności, niezbędnego dla zdrowia psychicznego. Jung twierdził, że aby zrekompensować ten brak, nieświadomość wytwarza kompensację w postaci silnego głodu władzy. Poczucie słabości, a nawet nieistnienie jednostki jest kompensowane przez wybuch nieznanego dotąd pragnienia władzy. To jest bunt bezsilnych, nienasycona chciwość nieposiadających. Kompensacja może być korzystna, jeśli osoba jest w stanie zintegrować kompensacyjne treści nieświadomości ze swoją świadomością, dzięki czemu uzyskuje większą równowagę w swoim świadomym umyśle i ogólną poprawę zdrowia psychicznego. Jeśli jednak nieświadome treści kompensacyjne, które w przypadku problemu duchowego przybierają formę żądzy władzy, pozostają ukryte w nieświadomości, kompensacja może okazać się bardzo niebezpieczna. Jeśli taki kompensacyjny ruch nieświadomości nie zostanie u jednostki zintegrowany ze świadomością, prowadzi do nerwicy, a nawet do psychozy. Jeśli kompensacyjne pragnienie władzy nie zostaje zintegrowane ze świadomością, Jung ostrzegał, że człowiek stanie się opętany przez nieświadome impulsy władzy i będzie do niej dążył za wszelką cenę. Nie mogąc jej znaleźć w życiu osobistym z powodu głębokiego poczucia niemocy, osoby takie z dużym prawdopodobieństwem skierują się ku ideologiom zbiorowym, ruchom masowym i instytucjom, które postrzegają jako posiadające władzę, której im jako jednostkom brakuje. Jeśli jednostka przytłoczona poczuciem własnej karności i niemocy czuje, że jej życie straciło sens, to jest już na drodze do niewolnictwa państwowego i, nie wiedząc o tym ani nie chcąc, stała się jego wyznawcą. Kiedy ten proces psychologiczny zachodzi na skalę masową, społeczeństwo staje się bardzo podatne na powstanie tyranii państwowej. Jung opisał ten proces w następującym, mrożącym krew w żyłach fragmencie. Zamiast konkretnej jednostki mamy nazwy organizacji, a w najwyższym punkcie abstrakcyjną ideę państwa jako zasady rzeczywistości politycznej. Odpowiedzialność moralna jednostki zostaje więc nieuchronnie zastąpiona polityką państwa. W miejsce moralnego i umysłowego zróżnicowania jednostki pojawia się dobrobyt publiczny i podnoszenie poziomu życia. Cel i sens życia indywidualnego, które jest jedynym prawdziwym życiem, nie leży już w indywidualnym rozwoju, lecz w polityce państwa, która jest narzucana jednostce z zewnątrz. Jednostka jest coraz bardziej pozbawiona moralnej decyzji o tym, jak powinna żyć własnym życiem, a zamiast tego jest rządzona, karmiona, ubierana i edukowana jako jednostka społeczna oraz zabawiana zgodnie z normami, które dają przyjemność i satysfakcję masom. Ta forma dystopii występowała w różnym stopniu w XX wieku, a dziś wydaje się powracać na zachodzie. Choć wielu ludzi zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą istnienie scentralizowanych państw, większość reaguje na wzrost władzy państwowej poczuciem beznadziei, wierząc, że jako jednostki nie mogą nic z tym zrobić. Analiza Junga jest głęboka, ponieważ sugeruje on,
że wzrost tyranii państwowej jest produktem ubocznym rozprzestrzeniania się problemu duchowego nękającego współczesny świat, a zatem może zostać stłumiony, jeśli więcej ludzi nauczy się rozwiązywać problemy duchowe dotyczące ich własnego życia. Jung żywił nadzieję, że wielu ludzi na Zachodzie jest w stanie to osiągnąć, a dowody takiego potencjału widział w rozwoju psychologii XX wieku i w rosnącym pragnieniu wielu ludzi, by zgłębiać tajniki własnej psychiki w poszukiwaniu samowiedzy. Według mnie sedno dzisiejszego problemu duchowego tkwi w fascynacji, jaką psychika budzi we współczesnym człowieku. Jeśli jesteśmy optymistami, dostrzeżemy w niej obietnicę daleko idącej zmiany duchowej w świecie zachodnim. W każdym razie jest to zjawisko znaczące. Ważne, ponieważ dotyka tych irracjonalnych i, jak pokazuje historia, nieobliczalnych sił psychicznych, które przekształcają życie narodów i cywilizacji w sposób nieprzewidziany i niemożliwy do przewidzenia. To właśnie te siły, wciąż niewidoczne dla wielu współczesnych ludzi, leżą u podstaw obecnego zainteresowania psychologią. Cytat z Carl Jung, duchowy problem współczesnego człowieka. W czasach desperacji starożytne ludy zwracały się do bogów zamieszkujących oceany, lasy i niebo z prośbą o regenerację. Zdaniem Junga współczesny człowiek, dla którego wszyscy bogowie są martwi, musi szukać odpowiedzi na dręczące go problemy duchowe u sił wewnętrznych. Znajdując odpowiedzi, człowiek nie tylko leczy duchową chorobę, która dotyka go osobiście, ale także przyczynia się do odnowy świata, który zbłądził w ciemnościach dominacji państwa. Małe i ukryte są drzwi, które prowadzą do wewnątrz, a wejście do nich jest zablokowane przez niezliczone uprzedzenia, błędne założenia i lęki. Zawsze chce się słyszeć o wielkich planach politycznych i ekonomicznych, o tych samych rzeczach, które wpędziły każdy naród w bagno. Dlatego groteskowo brzmi, gdy ktoś mówi o ukrytych drzwiach, marzeniach i świecie wewnętrznym. Co ten próżny idealizm ma wspólnego z gigantycznymi programami gospodarczymi, z tak zwanymi problemami rzeczywistości? Ale ja nie mówię do narodów, tylko do pojedynczych ludzi, dla których jest rzeczą oczywistą, że wartości kulturowe nie spadają jak manna z nieba, ale są tworzone przez ręce jednostek. Jeśli na świecie dzieje się źle, to dlatego, że coś jest nie tak z jednostką, bo coś jest nie tak ze mną. Dlatego jeśli jestem rozsądny, powinienem najpierw naprawić siebie. W tym celu potrzebuję, ponieważ zewnętrzne autorytety nic już dla mnie nie znaczą, wiedzy o najskrytszych podstawach mojej istoty, abym mógł mocno oprzeć się na odwiecznych faktach ludzkiej psychiki. Cytat z Carl Jung. Znaczenie psychologii dla współczesnego człowieka.